Natomiast w kasku niebieskim Daniel Jeleniewski, młodziutki zawodnik gospodarzy. Wystartowali znakomicie, proszę Państwa, na podwójnym prowadzeniu Zielonogórzanie. Czy ktoś się tego spodziewał? Mówiłem wiele o tym, czy Luis powalczy za Dorianem, ale nawet po cichu, przyznam się, nie wierzyłem, że ten niesamowity Kurmański, który naprawdę imponuje ostatnio wszystkim, pokona w tym wyścigu Adoriana. Pokonał go na pierwszym łuku i wszystko wskazuje na to, że spasowany dziś świetnie z lubelskim torem. Młodziutki filigranowy zawodnik, którego teraz Państwo oglądają na pierwszej pozycji w kasku białym, pokona Adoriana. No i aż przyjemnie patrzę, cieszy to oko, kiedy tak doświadczony zawodnik 30-letni, Szczwany Lis, Chris Lewis, piąty żużlowiec świata, powtarzam, jedzie w parze jak równy z równym z naszym wychowankiem zielonogórskiego klubu, Rafałem Kurmańskim, choć teraz niebezpiecznie postawiło jego motocykl. Taki ekwilibrystyczny fragment tego wyścigu, ale Kurmański znakomicie opanował ten motocykl i kto będzie pierwszy, to nie jest istotne, bowiem w trzecim kasku czerwonym Andrzej